Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik idealny na walentynki, bo jeśli nie macie prezentu, to będzie idealny prezent, bo przez żołądek do serca. Będziemy potrzebować miski, nutelli, noża i łyżki, czekolady obojętnie jakiej, mlecznej, białej lub gorzkiej, foremek gumowych, ja swoje kupiłam w Biedronce, nożyczek i woreczka i garnka z wodą. Podgrzewamy wodę w garnku tak, żeby woda parowała. Łamiemy czekoladę i wrzucamy ją do miski. Stawiamy na parującej wodzie i mieszamy, dopóki czekolada się nie rozpuści i będzie lejąca. Wylewamy do foremek. Zbieramy nadmiar, żeby wszystko było wyrównane, żeby żadna czekolada nie wystawała poza wgłębienie w foremce. Wstawiamy do zamrażalnika na 2 minuty. Przechylamy i wylewamy to, co się nie zamroziło. Teraz pakujemy 2 łyżeczki nutelli do woreczka. Może to być taki też woreczek typu zamykany na zatrzaski. On będzie dużo lepszym wyborem, ponieważ jest twardszy i łatwiej się go obsługuje. Wylewamy czekoladę do foremek. Zalewamy po raz kolejny czekoladą. Znowu wyrównujemy. I wstawiamy do zamrażalnika na 20 minut. Po 20 minutach wyciągamy czekoladki z zamrażalnika, wykładamy je na talerzyk i są gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis przypadł Wam do gustu i na pewno spodoba się on też Waszej drugiej połówce lub Wam, jeżeli chcecie zrobić to dla siebie. Także smacznego!